Mam tego użyć w filmiku, tak? No dobra, jako że wygoniłam wszystkich z mieszkania, to chyba mogę zaczynać. Ostatnio połączyłam się znów po większej ilości wydarzeń edukacyjnych. A pokroju, nie wiem, Forum Edukacji Domowej i Demokratycznej albo What's Next Meeting. I tym sposobem jakoś tak zaczęliście zadawać mi pytania na Instagramie dotyczące edukacji ze wzmożoną intensywnością. Postanowiłam więc zebrać je w jednym miejscu i zrobić z tego Q&A. Jako że pytań jest całkiem sporo, to nie będę przedłużać i po prostu przejdę prosto do nich. Pytania o maturę paść prawdopodobnie musiało. A odpowiadając, nie, nie pisałam matury. Tak jakoś wyszło, że stwierdziłam, że nie jest mi ona przynajmniej na tym etapie potrzebna. Wiem, że to jest kontrowersyjna decyzja, wiem, że wiele osób bardzo jej nie pochwala, ale póki co w niczym mi nie przeszkadza i ja też wychodzę z takiego założenia, że jeśli ta matura będzie mi do czegoś potrzebna, aka jeśli pojawi się sytuacja, w której, nie wiem, odkryję, że czegoś mogę się nauczyć tylko i wyłącznie na uniwersytecie, to ja to po prostu nadrobię. Cóż, może zacznijmy od tego, że to wszystko brzmi trochę creepy i zawsze trochę mnie to martwi, że być może wiele osób odrzuci sobie taką tą edukację alternatywną od razu na bok, bo brzmi to trochę jak medycyna alternatywna i no, nie budzi najlepszych skojarzeń po prostu. Tymczasem jest to po prostu alternatywa dla głównego nurtu i przez główny nurt rozumiemy tutaj taką systemową edukację, jaką znamy z naszych typowych szkół. Alternatywę to alternatywy. Mogą być bardzo różne tych jakby rodzajów edukacji alternatywnej. Mamy naprawdę dziesiątki. Z tych najpopularniejszych i najbardziej znanych naprzód wyłaniają się chociażby edukacja domowa, edukacja demokratyczna, nurt Montessori. To te, z którymi można spotkać się najczęściej. Uważam, że te wszystkie nurty, poza byciem właśnie alternatywą dla powszechnego systemu szkolnictwa, łączy ze sobą jedno. A jest to nieco większy szacunek wobec dzieci. Być może, chociaż nie jestem pewna, czy w przypadku każdego nurtu, także jest to jakaś innowacja, jest to bycie bardziej na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie. No bo niestety, ale ten powszechny system opiera się raczej na modelach sprzed 200 lat, a nie na badaniach sprzed kilku miesięcy. Na czym polega mój profil na Instagramie? Nie jestem pewna, czy dobrze to pytanie interpretuję, ale spróbuję na nie odpowiedzieć, bo dla mnie ten profil jest tak naprawdę trochę takim przedłużeniem tego, w co wierzę i sposobem na dotarcie do większej ilości osób z tymi rzeczami, o których wiem, że większość ludzi nie wie, więc chociażby właśnie edukacją, feminizmem, różnymi takimi tematami, o których moim zdaniem powinno się mówić o wiele, wiele więcej. To jest ciężka sprawa, bo no nie da się ukryć, że mamy do czynienia z deformą edukacji, która sprawiła, że przez szkoły przetoczy się teraz 2 razy więcej uczniów niż zazwyczaj. A jest to ciężki temat i myślę, że no niestety, ale uczniowie przez to też mogą mieć trochę pod górkę. Natomiast nie wydaje mi się, żeby odpowiedzialność spoczywała na nich. Jeśli to będzie czyjkolwiek problem, to tak naprawdę Ministerstwo Edukacji i systemu szkolnictwa jako takiego. No i oni będą musieli znaleźć jakieś rozwiązanie, a my w tym wszystkim musimy to jakoś przetrwać. Mam szczerą nadzieję, że następna reforma nie będzie już deformą, tylko będzie czymś na kształt dogłębnego procesu naprawczego, co oczywiście, że zajmie masę lat, ale come on, musimy w końcu to zacząć. To jest coś, co zmienia się dość dynamicznie, natomiast na ten moment mogę powiedzieć, że za jakiś czas wpadnę na pewno do Gliwic na konferencję Wolno Mi, a poza tym pojawię się też na warszawskim Digital Youth Forum, czego nie mogę się doczekać, bo wielu moich znajomych tam występowało i myślę, że to jest naprawdę super wydarzenie.
Jeśli chodzi o jakieś inne okazje, przy których można mnie spotkać, to staram się informować o nich na bieżąco zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku, więc cóż, linki do obu tych platform wrzucę gdzieś tutaj pod filmem i możecie po prostu mnie tam śledzić. Gdzie zdobywać wiedzę poza uczelnią? To jest znakomite pytanie i tak naprawdę jest trochę esencją tego, co ja zrobiłam z własnym życiem na pewnym etapie. Bo widzicie, ja nie zdecydowałam się na nie napisanie matury i nie pójście na studia bez powodu. To jest raczej skutek tego, że mój mózg nieco się przestawił i zaczął postrzegać wiedzę jako coś ogólnodostępnego, a co wystarczy umieć znaleźć. Pamiętam taki etap, na którym jeszcze wydawało mi się, że może znajdę ten jeden wymarzony kierunek, dzięki któremu znajdę też motywację i znam to wszystko i po prostu będę normalsem, nie będę się niepotrzebnie wyróżniać z tłumu. Mój mózg jednak średnio mi na to pozwolił, bo za każdym razem, kiedy znajdowałam coś, co wzbudzało we mnie żywe zainteresowanie pokroju, nie wiem, filologii norweskiej, albo media workingu, albo innych różnych jeszcze bardziej egzotycznych kierunków z zagranicy, to łapałam się na tym, że mogłam sobie pobyć podekscytowana przez jeden wieczór, kładłam się spać, a później budziłam się z gotowym planem działania na to, jak zrobić to lepiej, szybciej, skuteczniej, no i przyjemniej. Bo na przykład, jeśli człowiek chce się nauczyć języka, to może po prostu wyjechać do jakiegoś kraju. I to nie jest tak, że ja teraz naiwnie rzucam sobie takim tekstem, bo jestem jakimś bogatym dzieckiem, które może pojechać gdzie tylko by chciało, bo naprawdę tak nie jest. Natomiast jest masa możliwości, w ramach których takie wyjazdy mogą zostać zorganizowane. Chociażby najpopularniejsze są tutaj wolontariaty europejskie, które wysyłają cię tak naprawdę za darmo na jakiś program, na który się zgłosisz, zaaplikujesz, oferują ci zajęcia z danego języka, oferują ci kieszonkowe w zamian za jakiś tam wolontariat w lokalnej organizacji. I to jest naprawdę niesamowita możliwość i też niesamowite doświadczenie. Jeśli chodzi o jakieś inne obszary wiedzy czy skilli, to wydaje mi się, że jedną z najlepszych rzeczy, jakie możemy zrobić, jest znalezienie sobie mentora i uczenie się od niego. Na ten temat przetłumaczyłam kiedyś nawet artykuł, który napisał Ryan Holiday, który ma w sumie całkiem podobną historię do mnie, chociaż on staje się napoczął jakieś studia. No i on właśnie bardzo dużo pisał o tym, że w większości rzeczy nauczył się od mentorów. O tym, jak tych mentorów znaleźć, jest właśnie ten artykuł, o którym wspomniałam i link do niego też wrzucę do opisu. W dalszej kolejności mamy YouTube'a, mamy kursy, mamy cały szeroki internet, mamy książki. To naprawdę tutaj wszędzie jest. Wystarczy po to sięgnąć, wystarczy tego poszukać i nic was przed tym nie blokuje. O. Co zamiast studiów? No, to jest pytanie, na które odpowiedź może być naprawdę obszerna i być może powinna być oddzielnym filmikiem samym w sobie. Ale tak naprawdę sprowadza się to do tego, żeby doświadczać i zdobywać kompetencje. Bo w czystej teorii to właśnie mają robić studia, prawda? Czyli dostarczać nową wiedzę i dostarczać nowe umiejętności, dzięki którym po studiach macie coś takiego, możecie to sobie wpisać i pokazać, że jesteście wartościowym pracownikiem, tak na dobrą sprawę. Oczywiście to nie sprawdzi się, jeśli ciągnie was stricte do jakichś badań naukowych albo świadka naukowego samego w sobie. Natomiast jeśli chodzi po prostu o to, o czym wspomniałam, to ścieżek jest dużo. To są gap year'y, czasem wieloroczne, to są wolontariaty, to jest praca. Tak naprawdę wszystko sprowadza się do rozwijania swoich kompetencji. Więc to owszem jest chwytanie każdej okazji, która się nawinie, zgłębianie tematu, który was fascynuje, z którym chcielibyście coś robić w przyszłości. To jest nieustanne poszerzanie wiedzy i kompetencji. Po prostu poprzez wszystko, co wpadnie wam do głowy, a nie tylko przez jedną wyznaczoną z góry ścieżkę studiów. Czy byłam w szkole demokratycznej? Tak, spędziłam w niej ponad 2 lata i był to jeden z fajniejszych okresów w moim życiu. Był to na pewno też czas, a raczej miejsce, które mnie uratowało w momencie, w którym było ze mną naprawdę kiepsko, także przez jakieś tam tematy pokroju depresji i fobii szkolnej. No i jest to miejsce, w którym po totalnym wypaleniu zaczęłam odzyskiwać ciekawość.
jest to jeden, jest to chyba nurt, który uważam osobiście za jeden z najskuteczniejszych. Natomiast nie da się ukryć, że jest też ruchem dość nieskonkretyzowanym. Jest parę założeń u podstaw, które sprawiają, że jesteśmy w stanie mówić o edukacji demokratycznej, natomiast każda szkoła demokratyczna wygląda nieco inaczej. Niestety tak, do której ja chodziłam, nie istnieje już w obecnej formie, więc ciężko mi powoływać się na jej konkretny przykład. Natomiast szkół demokratycznych jest masa. To, na co chciałabym jakby zwrócić uwagę, to to, żeby po prostu każdej szkole demokratycznej przyglądać się z osobna, bo każda jest zupełnie inna. Ale tak, uważam to za jeden z najlepiej działających nurtów, z jakimi się zetknęłam, i szkoły demokratyczne to jest coś, w co bardzo, bardzo wierzę i uważam, że jest po prostu dobre dla dzieci i pozwala im wieść szczęśliwe życia w dzieciństwie, ale też po jego zakończeniu. Konkrety, jeśli chodzi o metodę nauczania, to znowu jest trochę temat na oddzielny filmik. Natomiast jeśli chodzi o języki, to było to kombo oglądania filmów i seriali po angielsku, osaczania się angielskim ze wszystkich możliwych stron, czytaniem około 150 książek rocznie po angielsku. W tym okresie, kiedy ja się tego języka intensywnie uczyłam, to były to głównie książki Young Adult, które były z jednej strony dość lekkostrawne, a z drugiej cały czas poszerzały moje horyzonty językowe. Były to rozmowy z native speakerami, niekoniecznie native speakerami, nauczycielami, tylko po prostu ludźmi, dla których angielski był pierwszym językiem. Było to też namiętne używanie Duolingo, było to czasami, ale to bardzo, bardzo rzadko, sprawdzanie jakiegoś małego kawałka gramy na jakiejś stronie internetowej, bo po prostu miałam wrażenie, że coś nie gra w tym, co mówię. Natomiast tak naprawdę to była nauka przez osmozę. Nauczyłam się, bo cały czas ten język słyszałam. Jeśli chodziło o matematykę, to raczej standardowo, po prostu ćwiczenie. Bardzo lubiłam Khan Academy, oglądałam sobie jakieś takie podstawowe koncepty, słyszałam, jak ktoś wyjaśnia co, dlaczego i jak, a później przerabiałam zadania tak długo, aż byłam przekonana, że tak, rozumiem to. Jeśli chodzi o pisanie, to znowu była dość standardowa ścieżka. Pisanie i feedback, obojętnie czy feedback od czytelników, czy feedback od osoby z jakimś takim zapleczem stricte polonistycznym, czy może od innej osoby piszącej. A tak naprawdę to chyba jest mechanizm, który zachodzi wszędzie. Ćwiczenie, 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 zbieranie feedbacku i zaczynamy od początku. To pytanie o odwagę często się pojawia i jest jednocześnie pytaniem, na które strasznie ciężko mi odpowiedzieć, bo ja doskonale przypominam sobie ten czas, w którym się znajdowałam. Jakby przejście do szkoły demokratycznej było easy enough, ale w momencie, w którym stwierdziłam, że chcę już rzucić system szkolnictwa jako taki i nie podejść do matury, no to ja byłam strasznie zalękniona, byłam strasznie zestresowana, średnio byłam w stanie jakby zrobić krok w tył albo krok w przód, bo paraliżowało mnie to wszystko, paraliżowały mnie konsekwencje. Natomiast w tym wszystkim cały czas miałam, cały czas rozmawiałam z ludźmi, cały czas zastanawiałam się nad tym, czego chcę, cały czas zastanawiałam się nad tym, co sprawi, że będę czuła się lepiej. I tutaj też nieoceniona była pomoc mojej psychoterapeutki. No i na koniec to po prostu była decyzja, która wyszła o wiele bardziej z tego, czego ja potrzebowałam i co miało zadziałać dla mnie, konkretnie dla mnie lepiej w tym momencie, niż jakiś szalony akt odwagi. W sensie jasne, to ta odwaga gdzieś tam w tym wszystkim jest, ale ja wcale nie mam poczucia, że to był heroiczny czyn, to raczej była decyzja, która była niezbędna, żebym mogła sobie dalej funkcjonować. Mimo wszystko na pewno gdzieś tam w tle była taka myśl, że nie warto żyć swojego życia dla kogoś, bo okej, jakby short term to jest wygodne, nikt się ciebie nie czepia, spełniasz cudze oczekiwania, jest dobrze. Natomiast później po 5 latach okazuje się, że na przykład totalnie nie wiesz, dlaczego coś robisz, w ogóle tego nie czujesz, i nie jesteś też przy tym zbyt szczęśliwy, więc myślę, że jakkolwiek trudne by to nie było i być może na pewnych etapach heroiczne, to jednak warto żyć tym życiem tylko i wyłącznie dla siebie. No bo tak czy owak, koniec końców, nikt tego życia za nas nie przeżyje. Poza tym czuję taką potrzebę podkreślenia, że to wcale nie jest tak, że ja sobie jakąś decyzję podjęłam i później każdego dnia byłam jej pewna.
W tym była masa wątpliwości powracających ciągle, nieustannie. W tym była masa zachwiań po jakiejś setnej rozmowie z osobą, która mówiła mi, że skończę na ulicy ze względu na swoje kontrowersyjne decyzje. Teraz przyszło mi jeszcze do głowy, że ma tutaj pewien wpływ otaczanie się ludźmi, którzy albo w ciebie wierzą, albo sami są jakimś takim przykładem życia po swojemu, który w jakiś sposób cię inspiruje, a w ogóle już najlepiej to obie te rzeczy naraz. Temat systemu edukacji to jest kolejny ogromny temat. Nie czuję się w pełni ekspertką, nie czuję, że jestem w stanie wygłosić tutaj przemowę na temat jedynego słusznego systemu edukacji. Natomiast zawsze w takich sytuacjach wskazuję na system fiński. System, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu mierzył się z tymi samymi problemami, z którymi mierzy się reszta Europy dzisiaj. Różnica polega na tym, że oni wtedy po prostu rozpoczęli wieloletnią, tak naprawdę trwającą kilkadziesiąt lat reformę systemu edukacji, dzięki czemu system ten jest dziś uznawany za jeden z najlepszych, jednocześnie będąc systemem, który prawie że rezygnuje z testowania uczniów, skupia się na wyrównywaniu szans i generalnie oddaje wszystko w ręce szkół i nauczycieli, rezygnując z jednej odgórnie tworzonej podstawy programowej. A wydaje mi się, że to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść. Wydaje mi się, że głupim jest wręcz nie korzystać z doświadczenia Finlandii, które zostało opisane już dziesiątki razy. Szczerze, nie wiem, co o nich sądzić, bo widzę tutaj dwie strony. A jedna jest taka, że nauczyciele w szkołach prywatnych żyją sobie na warunkach, o które walczą nauczyciele w szkołach publicznych, a więc jakby te ich żądania są spełnione i jest im po prostu okej i ja się z tego cieszę, bo jakby zasługują na to. Ale z drugiej strony myślę, że potrzebny jest tutaj jakiś gest solidarności z nauczycielami, z całą ogromną grupą zawodową, która nie jest w tak komfortowej sytuacji. Myślę jednak, że ta sprawa ma wiele trudnych aspektów. Nie wiem, jak to wygląda od strony umów. Nie wiem, jak bardzo narazić by się mogli ci nauczyciele szkołom zatrudniającym ich. Nie chcę oceniać z góry. Mogę powiedzieć tyle, że uważam, że po prostu wartościowy byłby tutaj jakiś wyraz solidarności, który też z tego, co wiem, całkiem sporo szkół prywatnych okazuje. Okej, to pytanie wynika akurat bezpośrednio z tego, że udostępniłam ostatnio ten mój filmik na Instagramie. A jeśli chodzi o pierwsze kroki, to dla mnie to jest po prostu zanurzenie się w jak największą ilość rzeczy i sprawdzenie, czy którakolwiek z nich ci pasuje, więc zapisanie się na wolontariaty, czy na festiwalu, który dzieje się w twoim mieście, czy gdziekolwiek indziej. To jest czytanie wielu różnych książek z jak najbardziej różnorodnej tematyki, więc sięgnięcie po jakieś takie rzeczy non-fiction. A to jest rozmawianie z ludźmi, to jest pytanie o ludzi, o ich zawody, to jest pytanie o wszystko, co się nasunie. Tutaj nie ma takiej jednej zgrabnej odpowiedzi, bo to jest cały czas poszukiwanie tego, co w jakiś sposób będzie z tobą rezonowało. Więc po prostu nie pytaj mnie o pierwsze kroki, tylko zacznij pytać ludzi o to, co robią i zacznij za tym podążać. To, co piszesz, jest akurat całkiem znamienne, bo to, że nie wiesz, co zrobić z życiem po studiach, to jest trochę wynik tego, jak takie studia czy w ogóle system edukacji wyglądają. Zawsze mówię o tym, że dość absurdalne jest dla mnie to, że oczekuje się od młodych ludzi umiejętności podejmowania decyzji, a na przykład właśnie wyboru studiów albo zadecydowania tego, co po studiach. A w momencie, w którym przez cały system edukacji tak naprawdę nie mamy prawa do podejmowania decyzji i poznawania ich konsekwencji. Eksploruj, sprawdzaj, pracuj, wolontariat, wszystko, co ci się nasunie. Na pewnym etapie coś zaskoczy. Trzymam kciuki. To samo myślę na temat wykorzystania gap year'u. Totalnie nie wyobrażam sobie gap year'a polegającego tylko i wyłącznie na leżeniu w domu i oglądaniu seriali. Trzeba ten czas jak najlepiej wykorzystać, a więc po prostu wypróbować jak największą ilość rzeczy. Jak się przełamać? Zrobić to. Warto jest też otoczyć się ludźmi, którzy robią to, co chcesz zrobić, te jakby realizują to właśnie twoje aspiracje, porozmawiać z nimi. Natomiast
tego etapu researchu, upewniania się, też nie można przeciągać w nieskończoność, bo no, on tyle właśnie wtedy potrwa, nieskończoność, i nigdy się nie wydarzy. Na pewnym etapie trzeba to po prostu zrobić. I tyle. Zależy, którą część mojej rodziny spytasz. Moja mama jest bardzo wspierająca i mimo wszystko to ona po raz pierwszy powiedziała mi o istnieniu Szkoły Demokratycznej i to ona była jakby ze mną w całym tym procesie. Natomiast wiem, że samą decyzją o niepisaniu matury trochę ją zaszokowałam. Natomiast dzięki temu, że się nie zatrzymuję i cały czas staram się robić różne rzeczy, to ma jednak do mnie zaufanie i widzi, że to co robię póki co działa. A jeśli chodzi o inne części rodziny, no to mówię, bywa różnie. Okej, widzę, że już na pewno nie dam rady odpowiedzieć na wszystkie te pytania, bo jest ich chyba jeszcze dwa razy tyle, a film musiałby wtedy trwać jakąś godzinę. Natomiast komentarze są dla Was i ja do nich na pewno wpadnę, a na pewno na nie poodpowiadam, więc po prostu spotkajmy się tam. Dzięki wielkie! Innym sposobem na zdobywanie wiedzy... Bye.